Dzień dobry. Czy margaryny mogą obniżyć stężenie cholesterolu we krwi? Mogą. Istnieją specjalne margaryny, ostatnio bardzo namiętnie reklamowane, które mają obniżać stężenie cholesterolu. One zawierają tak zwane stenole i sterole, fitosterole i stanole roślinne, które w badaniach klinicznych zmniejszają stężenie cholesterolu LDL o 10 do 15%. Natomiast proszę pamiętać, że stanole to są pochodne fitosteroli, częściowo zredukowane, czyli uwodornione. Natomiast, żeby te sterole i stanole faktycznie zadziałały, to trzeba ich zjeść w ciągu dnia około od 1,5 do 3 gramów. Taka średnia margaryna, ta prozdrowotna, ma ich zawierać i zawiera od 7 do 12%, czyli w przeliczeniu na 10 gramów, no tak mniej więcej od 500 do 700 mg. Więc musielibyśmy zjeść 3-4 łyżki stołowe takiej margaryny, żeby dostarczyć taką ilość fitosteroli, stanoli roślinnych, która faktycznie będzie działać. Te sterole i stanole roślinne mają budowę podobną do cholesterolu, a więc wypierają go w jelitach z połączeń z micelami, zastępują, a same się też nie wchłaniają. Lub wchłanianie to jest bardzo słabe, poniżej 2%. W związku z tym ich działanie polega po prostu na tym, że utrudniają czy wręcz uniemożliwiają wchłanianie cholesterolu pokarmowego. Natomiast trzeba pamiętać, że organizm sobie sam potrafi wytworzyć cholesterol. Więc to, że my będziemy jeść takie margaryny, to oczywiście nie wystarczy. Jeżeli ktoś popełni taki błąd, który bardzo często jest popełniany, mianowicie, że rezygnujemy z mięsa, tłuszczy roślinnych i zwierzęcych, bo je kojarzymy z cholesterolem, a no, czymś te tłuszcze zastępujemy, najczęściej węglowodanami, to pamiętajcie, że organizm potrafi z glukozy wytworzyć sobie cholesterol. Z glukozy powstaje pirogronian, a ten w wyniku dekarboksylacji przekształca się w acetylokoenzym A, który pod wpływem enzymu, mianowicie 3-hydroksy-3-metyloglutarylokoenzymu A, syntazy tego cholesterolu, przekształcać się może w kilku etapach w cholesterol. Czyli jeżeli my jemy pączki, ciastka, dużo cukru, to taka margaryna nam nie pomoże i tak z tego cukru będzie ten cholesterol syntetyzowany. Co więcej, produkty cukiernicze zawierają izomery trans, nienasyconych kwasów tłuszczowych, które mają udowodniony niekorzystny wpływ na śródbłonek naczyń i zwiększają ryzyko zawału serca i udaru mózgu. Tak naprawdę to działanie fitosteroli i stanoli powinno być widocznie po 2-3 tygodniach. Więc jeżeli ktoś sobie kupił taką margarynę i je już miesiąc i nie zaobserwował żadnych zmian w wynikach badań laboratoryjnych, to dalsze jej spożywanie w zasadzie nie ma sensu albo popełnia jakieś błędy w diecie. Trzeba też zwrócić uwagę, że takie margaryny zawierają często dodatki, których byśmy nie chcieli. Niepożądane składniki, takie jak sorbinian potasu, czyli konserwant, ale na przykład także tłuszcz palmowy, czy nawet widziałem mleko w proszku albo serwatkę w proszku. Alternatywą dla nich może być spożywanie olejów nierafinowanych roślinnych. Najlepiej sezamowego, kukurydzianego, sojowego i rzepakowego, bo one zawierają właśnie te fitosterole. Beta-sitosterol, stigmasterol, campesterol, brassicasterol. Na 100 gramów takiego oleju zawartość tych fitosteroli i stanoli wynosi tak przeciętnie od 200 do 1000 mg. Jeżeli będziemy spożywać, tak jak się zaleca, 2 do 4 łyżek stołowych surowego oleju, to faktycznie możemy wzbogacić naszą dietę w te sterole i stanole roślinne i może być to pewna alternatywa dla margaryn. Natomiast trzeba też pamiętać o tym, że te stanole i fitosterole znajdują się oczywiście również w warzywach i owocach. Niemniej nie jest możliwe za pomocą tylko samej diety warzywno-owocowej pokryć taką ilość tych produktów, czyli 2 gramy, 3 gramy na dobę, żeby faktycznie one zadziałały. Po prostu tutaj pozostają albo oleje roślinne, albo te margaryny, albo nawet produkty apteczne zawierające czyste, oczyszczone sterole i stanole roślinne. Jeszcze drobna uwaga. Może często na opakowaniu takiej margaryny być napisane, że zawiera 5 do 12% tych stanoli i fitosteroli. Zwróćcie uwagę, czy są to estry, czy wolne postaci. Dlatego, że estry są cięższe, więc będzie większy procent wagowy. I może się okazać, że 12% estrów stanoli to jest w przeliczeniu tyle samo, co 7% wolnych stanoli. Na to też musicie właśnie zwrócić uwagę. Moi drodzy, mój wujek żre takie margaryny, bo jest po świeżo przebytym zawale serca.
I teraz przed każdym stosunkiem zastanawia się, co mu pierwsze stanie. Dziękuję za uwagę, pozdrawiam Was, cześć.